Dużo osób zawsze pyta, jak dorobiłem się tylu itemów w takim krótkim czasie. Dziś pokażę Tobie kilka najlepszych sposobów, dzięki którym bardzo szybko dorobiłem się naprawdę wielkich kwot. Uklęt to końca, jeśli chcesz w końcu zbierać swoje upragnione itemy. Tutaj macie konkurs również na przedmioty anarchiczne, więc zostaw polubienie, subskrypcję i komentarzu napisz swój nick wraz z hasłem, który jest ukryty gdzieś w filmie. Oraz patrz opis, żeby zgarnąć dodatkową nagrodę. Ja już nie przedłużam i miłego oglądania. No dobra, dużo osób się pyta, jak Draymond ty zarabiasz. Ty nie trapujesz, nie tepasz do ludzi, a masz pieniądze jak lodu tak naprawdę. No nie ukrywam, troszeczkę pieniędzy mam. I teraz wam zdradzę tak naprawdę takie trzy podstawowe rzeczy, bo dużo osób pyta na live'ach. Nie chcę się tłumaczyć, jak ja to tak naprawdę dorabiam się, nie trapując tak naprawdę. Nie liczę też od wiadomo donate'ów od widzów, to nie będzie o tym odcineczek, bo tak też sobie niektóre jakieś tam szemrane interesy robię po boku. I mam zaraz takie tak naprawdę, można powiedzieć, chyba trzy podstawowe rzeczy, na którym tak naprawdę zarabiam i na których faktycznie da się zarobić, ale wiadomo, trzeba mieć jakiś budżet, chociaż te no 10-15 tysięcy, bo raczej bez tego no może być ciężko tak totalnie od zera, więc tak naprawdę polecam sobie kupić jakiś chociaż jeden anarchiczny kluczyk za 20 zł, sprzedajecie go za 30 tysięcy, już macie fajny budżet, na którym faktycznie można się dorobić jakichś fajnych, grubych pieniędzy. Dobra, więc może idźmy w sumie do pierwszego. Bo tak, ostatnio straciłem 600 tysięcy na sercach, ale nie będę liczył dodatkowy zarobek, bo takie widzicie, niektórzy wystawiają na przykład za 150, za 300, ja niechcący kupiłem za 300 dolarków dwa serduszka, czyli jedno za 300, drugi kolejny też za 300, ponieważ myślałem, że to jest 300 dolarków, bo na szybko, bo myślałem, że dam oda niższe, dam oda najwyższe, patrz, 300 kupuję szybko. Bo widzicie, jak na przykład obecnie za 400 to 300 to jest dobra oferta do serce. No niestety tak się sfrajerowałem, ale wiadomo, to tak na, wiadomo, tak się troszeczkę niestety pomyliłem, więc tego nie liczymy. Ale o co chodzi z rynkiem? Wiadomo, snajpienie rynka to jest tak naprawdę żadna nowość, ale najlepiej tak naprawdę na czym snajpować rynek. Uważam, że tak naprawdę na serce. Serce to jest coś, co ciągle ludzie tak naprawdę kupują. Eventowe przedmioty w fajnych cenach, ale na to już potrzebujecie naprawdę duży budżet, żeby jakimiś tam itemami typu sikierek Grincha czy wędka surfera tak naprawdę obracać. Bo tak jak widzicie, obecnie najtańsza wędka serwer to 385 tysięcy, a jeszcze przed eventem ona kosztowała po 250 tysięcy, więc no potrzeba duży budżet tak naprawdę, żeby inwestować. Fajna to też jest przydatne, przede wszystkim na eventach, jak po prostu skupiacie się typowo na rynku, to w czasie eventów tak naprawdę możecie wyłapać jakieś, tak jak ja na przykład, pokażę wam na przykład na własnej tej skórze, że patrzcie, ile mam tych perełek tak naprawdę nawalonych, tutaj ile mam koksów z dobre 5 staków. Tutaj mam kolejną tak naprawdę dawkę właśnie chorusów. Chorusy też były za 200 dolarów, za 150 dolarów, a spokojnie możecie je sprzedać za 300. Perełki tak samo za 200 dolarów, możecie je sprzedać za więcej. Tutaj też, takie widzicie widzowie, prawie dwa full, ponad dwa full pełne shulkery. Perełek tak naprawdę, znaczy refów, perełek też tak naprawdę pełno koksów, fajerwerek pełno, bo to jeszcze jest fajne ceny. Kowłeby też o wiele fajnie nimi farmić. I też przede wszystkim totemy. Totemy można skupować w czasie eventu za nawet 150, a po evencie spokojnie za 400-500 mogą zejść tak naprawdę. Spokojnie, tak jak widzicie, też są serduszka, też się gromadzę tak naprawdę podczas eventu, bo to są naprawdę coś, co oddaje i to jeszcze jak. Zaczarowanka też są spoko, ale aż tak w czasie eventu to nie wiem, jakich cena stoi, bo aż tak się na nich nie skupię tak naprawdę. I spoko też eventować takie itemki, tak jak tutaj widzicie, mam o stack kanapek, bo one są naprawdę za śmieszne pieniądze, bo są tylko do 300 dolarków, a z czasem tak można powiedzieć, tak jak na przykład parawany też były useless. No nie żukrujmy się, nie jest jakiś niewiadomy jaki item. No to widzicie, kanapka obecnie za 550 to już tak naprawdę podrożała, bo były po 350 tak naprawdę. A parawan już kosztuje 1500, gdzie jak w trakcie eventu on był za 700, 800 do kupienia, teraz tak naprawdę cena się podwoiła, więc jakiś zarobas to tak naprawdę jest. I nawet jajka, które kosztowały po śmiesznych pieniądzach naprawdę. Przecież jajka to kosztowały, żeby nie skłamać, ludzie to wywalali na nie wiadomo ile. Obecnie jajko już jest za 2000 najmniejsze tak naprawdę, gdzie było do kupienia spokojnie za 500-600. Więc cena prawie trzykrotnie poszybowała w górę. Więc takie właśnie itemki niszowe, nie takie główne eventowe, które się zużywają, bo wiadomo, ich będzie tylko coraz mniej. Warto tak naprawdę inwestować, szczerze, tak ja robię. Najlepszym przykładem mogę wam powiedzieć ciekawostkę. Największy mój tak naprawdę zarobek to około chyba 300 tysięcy tak naprawdę na jednym mieczyku. Kupiłem widzowie smoczy miecz, tak? To chyba był smoczy miecz, tak mi się wydaje przynajmniej, czekajcie widzowie. Jest kalibr, widzowie, to jest taki w ogóle zarobek, jest kupowałem za 150, to są za 700. Ale mniejsza widzowie o to. Obecnie smoczy miecz za 100 tysięcy, ja jeszcze kupowałem jak były tam za 180, 190 i kupiłem widzowie za 200 tysięcy miecz. Chyba tam 40% smoczy z wampiryzmem, full procenty. Myślałem, że to jest fajna okazja.
zakładę, kupiłem go od razu. Okazało się, że ktoś go zepsuł i miał sharpness 5, czyli tak naprawdę jak deksowy mieczyk. I już tak naprawdę byłem załamany, że straciłem dobra 200 tysięcy, bo kto mi kupi. Ale stwierdziłem, ej dobra, może jak ja się dam oszukać, to ktoś inny. Wystawiłem go za 500 tysięcy, szedł w godzinkę. Więc mówię, wystarczy dobrych okazji tak naprawdę szukać, być w dobrych miejscach. Sakiewki widzowie, sakiewki też jest fajną opcją, jeśli macie duży budżet, bo naprawdę widzowie, obecnie sakiewka najtańsza to 650 tysięcy. W czasie eventu są do wyłapania za 400, to jest 250 tysięcy na sakiewce tak naprawdę. Tylko trzeba po prostu dużo siedzieć faktycznie na rynku. No ale wiadomo, jeśli się ma czasu, no to nie można potem się próć, że ej, halo, nie mogę zarobić na tej anarchii. Bo jak nie masz czasu, a chcesz zarobić, no to kurczę, no kup sobie klucze, no bo innej opcji nie ma. Albo wygrać te top donatory u youtuberów, bo no innej opcji nie ma na szybki zarobek. Drugim tak naprawdę podstawowym kitgevip. Kitgevip to jest coś faktycznie, co oddaje fest, żeby kupić sobie na przykład givipa, żeby zainwestować w givipy tak naprawdę. Bo widzowie, obecnie tak naprawdę najtańszy givip, żeby wam nie skłamać, teraz one strasznie poszybowały w dół, nie wiem dlaczego, ale widzicie 148 tysięcięcy, do łapania spokojnie za 135 tysięcy. Na dobrą sprawę, jak sobie tak obliczycie, to sam epicki kluczyk, widzowie, który dostajecie dzień w dzień, to jest tak naprawdę kitgevip, poniekąd to jest, widzowie, inwestycja. To nie jest coś, co na czym stracicie kupując. Ja to, że macie Repay Isla, więc jeśli bijecie faktycznie dużo, to strasznie tak naprawdę to oddaje. Macie, widzowie, właśnie kitgevipa tak naprawdę do odbioru codziennie, dosłownie codziennie. No to widzowie, macie też tak naprawdę ileś jakichś tam fajnych nowych funkcji. Wyróżniacie się bardziej na czacie, nie wiem co tam jeszcze macie, ale jakieś tam jeszcze pierdu macie. Obecnie widzowie, tak jak widzicie, no dajmy za 5 tysięcy pewnie sprzedaż tak naprawdę epicki kluczyk. No to widzowie, 30 dni jest tak naprawdę tego. No to widzowie, szybka matematyka, no to widzowie, w samych epickich kluczek macie obecnie 150 tysięcy. Za dobrą sprawę, obecnie się opłaca kupić sobie voucher za 130 na przykład tysięcy i na samych epickich kluczek już będziecie 20 tysięcy na plus. A dodatkowo widzowie, macie tam, tak na dobrą sprawę, co tam macie widzowie. Bo dużo osób właśnie tutaj macie jeszcze. Macie na dodatek widzowie, z tego będziecie mieć jeszcze 30 perek, tak naprawdę, więc to jest 2 staki, stak około, bo ile widzowie stak chodzi. Więc ja wam obliczę tak naprawdę, czekajcie, ja obliczę ten spokojnie i wam powiem, ile tak naprawdę miesięcznie możecie z kitgevipa wyciągnąć. No dobrze, obliczyłem sobie, tak naprawdę mi wychodzi 230 tysięcy, nie licząc deksowych itemów. Czy na dobrą sprawę, jakbyście chcieli sprzedawać po tego na przykład Ender Chesta, też sprzedać go spokojnie za 100 tak naprawdę, to macie dodatkowe 3000. Kowado tak samo, za 100 to macie kolejne 3000, więc szczerze, licząc tak naprawdę tych deksowych itemów, które też możesz sprzedawać na spokojnie codziennie, pomyślę, za 2000 te wszystkie deksowe itemy pójdą. Więc ja tak naprawdę mi już po prostu 230 tysięcy, licząc epickie klucze, koks, znaczy enchantowane jabłka, refy, to i zaczarowanka. Już nie liczę naprawdę, co możecie robić, shulkery przecież sprzedawać to tak naprawdę, więc na spokojnie myślę, że możecie wyciągnąć nawet ponad 260 tysięcy. Więc jak widzicie, naprawdę na samym kicie givipa macie, jakby będziecie faktycznie skrupulatni, ktoś chce faktycznie zacząć, bo nie mówię to jakichś osób, które faktycznie mają dużo pieniędzy, bo nikomu się pewnie nie chce w to bawić, bo obecnie naprawdę givip jest strasznie w śmiesznej cenie, więc naprawdę, tak jak widzicie, to już jest tak naprawdę kolejny zarobek. No ale dobra, ja na tym nie zarabiam, przejdźmy do na przykład na tym, co ja zarabiam. Zalecę wam z patent, na którym ja zarobiłem już ponad kilkaset tysięcy, a jest banalnie prosty i dużo osób, jak o tym mówię, na przykład jakimś znajomym, i w ogóle to są zdziwieni, można powiedzieć. Więc dobra, stapienie rynku to jest jedno tak naprawdę, szukanie jakichś fajnych ofert to jest jedno, ale to raczej tak naprawdę każdy wam powie. Skupmy się tak naprawdę na czym faktycznie fajnie, ale to fajnie zarabiać. I zdziwieni będziecie, ja już na tym zrobiłem dużo, już jakby na tym aż tak mi nie zależy, mogę to zdradzić. Zgnite widzowie ziemniory. Tak widzowie, zgnite ziemniory. Mam tutaj na przykład 20 zgnitych ziemniorów. I widzowie, tak jak widzicie, co możecie powiedzieć, ej dobra, ale jak zgnity ziemniak? Zgnity ziemniak jest faktycznie coś warty. Zdziwię was obecnie, że tak. Jak widzicie widzowie, obecnie tak naprawdę macie najtańsze ziemniaki za 89. Ja je skupuję, bo ogólnie strasznie, a to strasznie dobry zarobek to jest właśnie na tych ziemniakach. Już wam powiem dlaczego. Warto skupować właśnie za 90 na przykład dolarków. Wiadomo, można sobie robić farmy, ale dużo na przykład osoba powie, jo, farmy mi każesz robić ziemniaków, to rośnie nie wiadomo ile, bo faktycznie ziemniak rośnie długo, trzeba moczką kostną robić, żeby faktycznie nie czekać nie wiadomo ile. Więc faktycznie mi się tego nie chciało robić, na początku robiłem, a potem stwierdziłem, że ej, można w sumie przyskupować takie śmieszne pieniądze, tak naprawdę tam do 100, na przykład 10, właśnie 112 dolarków, coś takiego. Tutaj już wiadomo, za 250 tak się średnio opłaca, ale jak widzicie widzowie, tych ziemniaków jest naprawdę widzowie bardzo mało. Oprócz tych ofert tam jakiegoś gościa za 250 dolarków już nie ma tak naprawdę żadnych. No i pytanie, co ja z tym robię widzowie, no co ja z tym robię? Wystawiam widzowie sobie wystaw.
1900 widzowie 9. I możecie się śmiać, ale to naprawdę widzowie odchodzi. Kiedy to odchodzi? Wieczorem. A mam limit na rynku, no tak. Ale widzowie, naprawdę, ale to naprawdę to schodzi. Postaram się możesz na tym odcinku pokazać, że faktycznie to schodzi. Może dam radę, ale na faktycznie wystawiam na przykład tutaj. Też na przykład wystawiam niektóre za 890, żeby gość na przykład widział, że o dobra, wystawiłem za 900, no to może za 899 to jest okazja. I to faktycznie widzowie schodzi. Kiedy to schodzi? Wieczorem tak naprawdę. Kiedy jest mało graczy, mało tych osób wsadzi ziemniaki tak naprawdę w nocy. I faktycznie to odchodzi. Najwięcej na tym zarobiłem w trakcie ostatniego eventu wakacyjnego, kiedy było naprawdę dużo osób i te ziemniaki schodziły mi rekordowo jeden ziemniak, tylko po prostu kilka dni z rzędu schodziły mi za 1700 dolarów, widzowie, jeden ziemniak. Więc widzowie, na dobrą sprawę, jak chyba limit na rynku to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no to widzę, szybka matematyka. Na dobrą sprawę, ja miałem około 17 tysięcy tak naprawdę, czyli full anarchicznego stacika za darmo, no może nie full, ale no tam wiecie. 17 tysięcy po prostu na Anatolsy za darmo, po prostu. Kupowałem za 50 dolarków z rynku, czy tam za 100 dolarków i sprzedawałem łącznie za 17 tysięcy, a kosztowało mi to ile? 1000, 1500, sobie na tym jest naprawdę fajny zarobek. Może wam pokażę, jak wstanę, bo no mówię, najlepiej to właśnie przed wieczorem sobie na przykład wystawić, bo w środku dnia, jak jest dużo graczy, dużo osób właśnie handluje, może być ciężko naprawdę. Ale widzowie, w nocy jak najbardziej jest to bardzo, bardzo fajna opcja i na tym naprawdę zarabiam. No, mówię, codziennie tak naprawdę po kilkanaście tysięcy zarabiam i robię to tak naprawdę dzień w dzień, przez co tak naprawdę zarabiam, można powiedzieć, w ciągu miesiąca w okolicach, no, 400-500 tysięcy na samych ziemniakach, widzowie. To jest naprawdę nic nie potrzeba więcej robić. Skupujesz na przykład ziemniaka w najwyższym tak naprawdę... W najlepszym momencie miałem 6 taków chyba z tych ziemniaków. Obecnie tak naprawdę mam wszystkie sprzedane. Mam tylko tak naprawdę 29, no miałem 20, bo teraz kupiłem trochę ich. Więc widzowie, naprawdę macie kilkaset tysięcy miesięcznie za nic tak naprawdę. To jest jedyne, co musicie kupić, to z rynku. Każdy, komu chce się bawić farmę, no to w ogóle będziecie mieć jakby zerowe koszty tak naprawdę poniesienia. No ale wtedy tylko skopiecie ich, no mało, jak tam kiedyś na odcinku wam pokazywałem. Z takiej wielkiej farmy, no to faktycznie może kilkanaście ich wypadnie, no ale co, możecie dwa razy dziennie zebrać, jak mi się wydaje, nicząc, jakby nie używając moczki kostnej, ale no faktycznie nawet z rynku skupujecie, wystawiacie drożej i czekacie. I tyle, nic więcej nie trzeba robić, naprawdę. No dobra, ale też zacznijmy od tematu, że nie każdy ma naprawdę jakiś budżet, nie każdy chce wydawać prawdziwe pieniądze, nie każdy też ma możliwość wydawać prawdziwe pieniądze, więc przejdźmy też do takich właśnie osób, że co mają zrobić osoby, które nie mają tak naprawdę żadnego budżetu, nie mają też żadnego wkładu tak naprawdę prawdziwych pieniędzy. Mam w sumie takie chyba trzy propozycje takie naprawdę. Nie jest to wiadomo nic specjalnego, wiadomo łatwiej tak naprawdę, chociaż zainwestować te 10, 15, dobra, tam 20 zł na przykład i tak naprawdę będzie o wiele mniej problemów, ale wiadomo, są też sposoby. Sam kiedyś tak na przykład robiłem. Już wam tłumaczę tak naprawdę co. Najpierwszym sposobem, tak jak mówiłem, to nawet nie anarchiczny, ale wystarczy tak naprawdę kupić, wydać 6 zł tak naprawdę i kupić sobie dwa epickie klucze, sprzedać je za 10 tysięcy, no i macie już jakiś budżet, a resztę tak naprawdę możecie sobie jakoś dozbierać. No ale dobra. Dremon, jaki ty masz pomysł taki faktycznie, żeby ani złotówki nie wydać, ani złotówki naprawdę, no wydawałem to więcej czasu, już wam tłumaczę jak. Mianowicie, jedyne co my tak naprawdę musicie robić, to na łatwiejszą chwilę sposobem to po prostu chodzenie po streamach, takich na przykład jak ja, którzy mają po 30-40 osób, bo wiadomo, takiego EZA czy Tromby wydać konkurs, wygrać konkurs, to jest raczej łatwiej w Totolotka wygrać, na tam 1000 osób na przykład, a właśnie chodźmy o takich youtuberach, takich trochę mniejszych, albo w ogóle o takich, live'ach, gdzie na przykład 3-4 osoby siedzą, to tam faktycznie macie duży procent szansy na wygranie i na tak chociaż mielibyście wygrać, nie wiem, raz na 3 dni na przykład siedząc na przykład u innych na streamach, no to zawsze to jest około 5 tysięcy na przykład na plus, albo na przykład u niektórych 10 nawet na jednym konkursie, zależy tak naprawdę co obecnie na konkursie. Ale dobra, no to raczej nic nowego nie wymyślili tak naprawdę jak zarobić, co jest fajną też opcją. Ja sam robiłem tą opcję, a dopiero jak zaczynałem, wiadomo, tam na boksie, jak jeszcze mi tak naprawdę nikt na tej anarchii nie znał, kiedy nie wiedział, że jestem youtuberem, bo teraz już raczej tak naprawdę na tego zaczyna od zera, to by każdy raczej, większość nawet kojarzy mnie, więc sam jak stoję, nawet bez proszenia mi dam itemy, więc no wiadomo, teraz jest łatwiej. Ale sam jak kiedyś na boksie zaczynałem, no to nie miałem nic i pierwsze co robiłem, pytałem na przykład innych, którzy mieli rangę GBiba. Podchodziłem do sobie na serwerze i siema pytałem, siema zaczynam dopiero, czy dasz mi kita, albo na przykład po prostu, czy dasz mi jakieś swoje zbędne itemy, których naprawdę nie potrzebujesz. Nie proście, nie wiadomo ile, bo wiadomo, nie dadzą wam, nie wiadomo, że daj mi, bo niektórzy też tak mówią, proszę zaczynam biuro, dasz mi full anarchicznego seta,
anarchiczne torsy, nie jestem Caritasem. Ale jak zapytasz, ej, dasz mi kilka GVP'a na przykład, albo na przykład dasz mi kilka refów, myślę, że jak znajdzie się faktycznie jakiś miły gracz, który faktycznie ma dużo pieniędzy, to da. Tylko musi się chodzić to faktycznie osobą, która ma na przykład magi VIP-a, SVIP-a, to jest taki minimum, albo właśnie na przykład rangę student. Głównie o to tak naprawdę. Już nie wspomnę o tym, że na przykład jak jest strefa eventowa, no to żeby na przykład farmić te stypendia czy zwoje, bo to raczej każdy się domyśla. Ale no mówię, sam tak chodziłem, pytałem, ja mówiłem, że po prostu potrzebuję na odcinek, bo faktycznie potrzebowałem na odcinek jakichś itemów, więc łatwiej wiadomo dawali, ale myślę, że jak poprosicie ładnie, też tak naprawdę wam dadzą. Jedną osobę tak naprawdę też jest fajną. Nieraz to wykorzystywałem niechcący akurat, bo to nie jest nic specjalnego, bo trudno raczej snapić specjalnie. Po prostu jeśli komuś wypadają itemy z kita, bo niektórzy na przykład mają full i na przykład wypadają im na przykład kilka razy tak miałem sytuację, na przykład mi nawet samemu, że na przykład epicki na przykład klucz, rzadki klucze, na przykład jakieś fajne itemki wypadają mi z kita, bo na przykład miałem full i ktoś szybko podbiega, jakiś stivek bez itemów i mi podbiera. No i tak naprawdę jest zarobione kilka tysięcy na plus. Są takie sytuacje, tak naprawdę warto, jeśli ktoś faktycznie chce zarobić, chodzić, patrzeć. Właśnie na przykład tutaj widzicie, na przykład widzicie jakiegoś gościa, który jest hurar jakiś, no wiadomo, łatwiej to podchodzić do jakichś anarchistów, którzy widzicie na przykład, że ma jakieś itemy, na przykład tutaj widzicie, że na przykład jakaś ma rangę student i w ogóle, więc do takich podchodzić, pytać, siema, czy dałbyś mi jakieś itemka, może to na przykład być zwykły secik z kita GVP'a, bo niektórzy to wrzucają do kosza, więc duża szansa, że ci dadzą, więc myślę, że to taki w sumie najlepszy patent, żeby zarobić dosłownie, dosłownie od zera. Więc tak naprawdę podsumowując, jeśli nie macie totalnie żadnego budżetu, no to tak naprawdę siedzenie na streamach, może tutaj ładnie pan podpunktuje, siedzenie na streamach i snajpienie po prostu konkursów. Kolejnym sposobem to jest po prostu proszenie, uprzejmość, proszenie graczy, proszenie graczy, żeby dali jakieś itemy. Trzecią opcją to jest na przykład chytrość, na przykład właśnie, tak jak mówiłem o tym zbieraniu kitów, które wylecą, albo też na przykład jeśli jesteście cwani, no to możecie chodzić tutaj przy linii na endzie i po prostu jeśli ktoś kogoś zabije, wylecą jakieś itemy, na przykład czasami to są faktycznie jakieś anarchiczne itemy, sety i w ogóle, a nie czasami to są w ogóle jakieś powalone itemy eventowe za kilkaset tysięcy. Jeśli będziemy mieć takie szczęście w życiu, mój widz kiedyś złapał na boksie lizaka, który był najcenniejszym itemem na całym serwerze, więc tak naprawdę, jeśli macie farta, to coś sobie tak naprawdę możecie utrzeć w takiej linii, więc to podsumowując, jeśli nie macie totalnie itemów, jeśli macie już jakiś widzowy budżet, jeśli macie jakiś kapitał, który możecie obracać, snajpienie rynku, przede wszystkim snajpienie rynku, jak jest widzowy event, naprawdę na evencie są najbardziej, ceny się zaniżają, po evencie one wracają jakoś do góry, więc naprawdę w czasie eventu najbardziej się opłaca inwestować. Niedługo się pewnie zbliża event halloweenowy, więc taka ciekawostka, bo tak naprawdę jak go zobaczycie, to za 2 tygodnie jest event halloweenowy pewnie, tak ja zgaduję, więc na tym faktycznie warto zarabiać. Czy to jest box, czy to jest live, wszędzie tak sama technika działania jest. Snajpienie widzowie okazji, mianowicie po prostu, tak jak mówiłem o tym mieczu, znalezienie po prostu jakiegoś takiego swojego konika, można też powiedzieć, że snajpienie i znanie po prostu cen na przykład jednego itemu, właśnie na przykład jakiegoś eventowego itemu i skupienie się tak naprawdę tylko na przykład na nim, albo tylko na przykład na kilku poszczególnych itemach, żeby wiedzieć, że o dobra, na przykład ktoś go ustawił za 20 tysięcy mniej, to ja go kupię i sprzedam za 20 tysięcy drożej, a tu trzeba mieć duży kapitał do eventowych przedmiotów. No co może takie, jak ja mówię, właśnie to też poniekąd się daje do tego rynku, ale zgnite ziemniaki. Nie mówię, że tylko zgnite ziemniaki to muszą być, bo rozdymki też są w sobie naprawdę fajnie cenie, a rozdymki w ogóle możecie za darmo zdobyć, bo może wystarczy łowić. Jeśli wam się nudzi, odpalacie sobie muzykę w tle, idziecie sobie pod jakieś stawik, bajorko, no i łowicie sobie rozdymki. Tak samo jest z kwiatkami, kwiatki też, po prostu wszystkie itemy, które są potrzebne widzowie do kowala, bo nie powiedziałem w ogóle, czemu te ziemniaki są widzowie drogie. Żeby widzowie ulepszyć jakby zbroję, potrzebujecie, tak jak widzicie, tutaj na przykład potrzebujecie węgiel. Po prostu znaleźć sobie itemy, które są potrzebne do kowala i po prostu w nie inwestować. No i co? I w sumie tak naprawdę tyle. No gościu coś chce, no dobra widzowie. Niech ci będzie, niech ci będzie, no. Co? A mam mu tu włożyć. No dobra, niech będzie, niech będzie. No widzicie, widzę, właśnie podchodzi sobie taki gracz, na przykład ja tam w ogóle nie potrzebuję tego seta, a jak widzicie, koło dopiero pewnie zaczyna, więc mu ten secik się przyda. Chociaż nie, anarchiczny mieczyk mam, no, ale secik 4-3 mu się zawsze przyda. Że później po komentarzu poluj taki odcineczek nagrywasz, dużo osób mnie strasznie pyta na live'ach, na odcinkach, na privie, Draymond, jak zarabiasz na tej anarchii, ja nie wiem. Po prostu stwierdziłem, że nagram taki trochę dłuższy odcineczek, gdzie tłumaczę krok po kroku, jak wszystko zrobić, jakie są najlepsze sposoby na zarobek, których ja używam tak naprawdę, bo tego byście ciekawi. Że po prostu jak ktoś zapyta, jak zarabiasz, to odsyłam go do tego filmu, żeby sobie obejrzał go, a nie, że muszę tłumaczyć na live'ach, ja zarabiam tak i tak, bo po prostu mi się to nudzi trochę już. Tłumaczenie w kółko to samo, co nie? Kilka razy, siema.
A też fajny otwór wizowy, tak tylko wspomnę, w endzie chodzenie sobie na niewidce, no ale wiadomo, to musicie kupić niewidkę, musicie kupić mieczek z chnokiem. Jest to troszeczkę bardziej wymagający, jeśli macie jakiś budżet, ale jest to spoko opcja, że po prostu chodzicie sobie na niewidce i sobie farmicie serduszka, bo tak naprawdę, no mówię, na serduszko 450, farmicie sobie wizowy takich 10 gości, macie 4500, tylko musicie być dobrzy, nie możecie dać się złapać na tej niewidce, kupić sobie mieczek z chnokiem, albo zwyczajny mieczek tak naprawdę i po prostu, tak jak wam pokażę, nawet chodzenie i po prostu farmienie sobie tak naprawdę dosłownie serduszek na osobach, które nie mają seta na endzie, bo naprawdę jak sobie pójdziecie w jakichś innych godzinach takich nietłocznych, to naprawdę widzowie, o widzicie ile tutaj stipków biega tak naprawdę, o widzowie, stipków jest naprawdę, naprawdę dużo. Tylko no mówię na niewidzce, no bo jak będziecie bez niewidzki, no to tak jak sobie od razu po was przyjdzie, a po co tracić tak naprawdę jak sobie itemy. No wiadomo, tych zelitrów no też omijamy, bo oni będą was farmić, więc najlepiej to właśnie szukanie takich spokojnych, jak naprawdę widzowie, spokojnych godzin, czyli albo porannych, 10 na przykład, albo bardzo wieczornych, 22. Ja tak robię na podocineczek, jeśli ktoś nie widział, z Kupą Anarchii, gdzie też miałem zadanie, żeby będzie go pokonać, no to tak w sumie tak naprawdę głównie robiłem te kilki, bo naprawdę są free kilki. Pamiętajcie o konkursiku, jeśli właśnie też chcesz sobie zgarnąć na przykład itemki, no to widzowie, konkursik, fajna opcja tak naprawdę na start. Więc bierzcie udział w konkursie, łapka w górę, subskrypcja na kanale, no i patrzcie opis, żeby zrobić jeszcze jedną specjalną rzecz, żeby wygrać.